To jest trudno oceniać w roli faworyta. Tak naprawdę moim zdaniem Kielce są faworytem tego meczu, gdyż oni grają w domu i oni wygrali u nas jeden punkt. Żyjemy emocjami, ale tak naprawdę teraz trzeba się skupić na tym, co czeka nas w klubie na każdym pojedynczym meczu. I tak jest nasza praca. Niestety musimy się nauczyć również przegrywać. Myślę, że Kielce są faworytem w tym meczu. U nas wyjdzie punkt, także pokazali, że są mocni. Wiemy, ilu reprezentantów gra tu w zespole różnych krajów, także no, są u siebie. Po remisie u nas myślę, że są bardzo, bardzo pewni tego, że wygrają. Ale będziemy walczyć. Wczoraj był operowany, przedwczoraj operowany Sigurdsson, także wypada mi jest skrzydłowy. Problem z kręgosłupem ma nasz jeden kołowy, także no, mamy jakieś problemy, no, ale jesteśmy w dobrej myśli. Mam nadzieję, że to, co mamy, tych ludzi, którzy mamy, dadzą z siebie 100% i jutro pokażemy dobrą piłkę.